Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. W trakcie konferencji pod hasłem Chronimy Polaków premier Mateusz Morawiecki podsumował działania rządu podjęte w reakcji na kryzys energetyczny i rosnącą inflację. Mówił o trudnej zimie, przywoływał ostrzeżenia opozycji o katastrofalnej sytuacji, określił je jako próbę wywołania histerii. Dodał, że kataklizmu udało się uniknąć. Pojawiła się łopata z węglem i palnikiem. Ktoś próbował rozpalić ten węgiel wbrew oczywiście sztuce. Sami się tylko ośmieszyli, ci dziennikarze, ci politycy. Ale pamiętamy te ogromne strachy. Przecież prąd miał być tak drogi, że w gospodarstwach domowych miał być wyłączany po godzinie 20. To raptem parę miesięcy temu. Ludzie mieli zamarzać na ulicach, mieli zamarzać w swoich domach. Chleb miał być po 30 zł. A paliwo miało kosztować 10 zł. Takie były przepowiednie naszych oponentów politycznych. Węgla miało oczywiście nie być. Gazu też miało zabraknąć i wszystkiego miało zabraknąć. Nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie. To podstawowa różnica między nami a naszymi przeciwnikami politycznymi. Nie było takiego kataklizmu, jaki oczekiwali. A nie było dlatego, że nie siedzieliśmy z założonymi rękami, tylko podjęliśmy tą rękawicę i przystąpiliśmy do działań. W trakcie konferencji pod hasłem Chronimy Polaków szefowi rządu towarzyszył wicepremier Jacek Sasin. Polityk podsumował działania, jakie zostały podjęte przez spółki Skarbu Państwa. Bez zaangażowania spółek Skarbu Państwa, tych, które kupowały ten węgiel i przywoziły do Polski, PGE, Polska Grupa Energetyczna, Węglokoks, bez Polskich Kolei Państwowych, bez PKP Cargo nie udałoby się tego węgla rozwieźć po Polsce. Nie udałoby się, jeśli nie Orlen, nie udałoby się zapewnić bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej i tego, że nie zabrakło na polskich stacjach benzyny i że ta benzyna jest dzisiaj w jednych z najtańszych cen w Europie. Dzięki PGNiG, który dzisiaj jest już też częścią Orlenu, udało się zapewnić bezpieczeństwo gazowe. Gdyby nie te wielkie państwowe firmy, nie byłoby naszego bezpieczeństwa. Już ponad 7 milionów emerytów i rencistów otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Wkrótce ruszy też wypłata tak zwanych trzynastek. Jak co roku świadczenia emerytalne i rentowe są waloryzowane. 1 marca wzrosły o prawie 15%. Tegoroczna waloryzacja kwotowo-procentowa jest historyczna, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nie można Polaków zostawić w trudnym czasie samych sobie, a szczególnie emerytów, których świadczenia są niższe. Dzięki tej waloryzacji kwotowo-procentowej ponad 44 miliardy dodatkowych środków trafi do naszych seniorów. Polityka senioralna to nie tylko waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Do tego wsparcia seniorów, tego wsparcia finansowego jeszcze w tym roku 13. i 14. emerytura. Wypłaty ruszą od 1 kwietnia. Aktywność osób starszych również jest bardzo ważna, a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi w tym obszarze wiele działań. Do tej pory mamy tych domów i klubów seniora 1200. Takich domów i klubów seniora, kiedy obejmowaliśmy rządy, nie było nawet 100. Dzisiaj kolejne 94 domy powstaną. Podczas dzisiejszego spotkania w resorcie rodziny ogłoszony został również program środowiskowych domów samopomocy. To ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaznacza wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Ponad 860 takich jednostek w Polsce funkcjonuje. Będą tutaj w tym roku też kolejne otwierane nowe, 12 nowych jednostek, dwie filie to będzie 14 i dwa kluby SDS-y, czyli łącznie 17 nowych jednostek powstanie. Na to działanie rząd przeznaczy ponad 30 milionów złotych. 7 krajów, w tym Polska, wydawało w 2022 roku na obronność co najmniej 2% PKB. Dane na ten temat zaprezentował dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jednocześnie mówił o kondycji całego sojuszu i jego odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Putin popełnił duży strategiczny błąd, dokonując inwazji na Ukrainę. Spodziewał się, że Kijów padnie w ciągu kilku dni, a cała Ukraina w ciągu kilku tygodni. Nie docenił jednak żelaznego oporu narodu ukraińskiego. Myślał, że rozbije jedność NATO, tymczasem sojusznicy są zjednoczeni i zapewniają Ukrainie bezprecedensowe wsparcie. Putin chciał mniej NATO, ale dostał dokładnie coś odwrotnego, więcej NATO. W odpowiedzi na nielegalną wojnę Finlandia i Szwecja zdecydowały się ubiegać o członkostwo w NATO. Podwoi to długość granicy NATO z Rosją. Najważniejsze, żeby oba kraje stały się członkami sojuszu szybko. Nie jest ważne, czy przystąpią do NATO dokładnie w tym samym momencie. Od 2014 roku sojusznicy zwiększają wydatki na obronność i idziemy we właściwym kierunku, ale nie tak szybko, jak wymaga tego niebezpieczny świat, w którym żyjemy. W 2022 roku spośród 30 państw sojuszu tylko 7 osiągnęło cel, jakim jest wydawanie co najmniej 2% PKB na obronność. Wciąż toczy się zacięta walka o Bachmut. Miasta bohatersko broni Ukraina. Tymczasem kraje Unii Europejskiej podpisały porozumienie, które ma pozwolić na wspólne zakupy amunicji. Bachmut mimo nieustannych natarć Rosji cały czas pozostaje w rękach Ukrainy. Grupy szturmowe wroga starają się przesuwać z obrzeży do centrum miasta, jednak siły obrony Ukrainy działają i niszczą ich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przekazał dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Tymczasem wczoraj wieczorem na terytorium okupowanego Krymu, gdzie znajduje się lotnisko wojskowe rosyjskich sił powietrznych, doszło do kilku eksplozji. Słychać było również wystrzały. Wybuch w mieście Dżankoj na północy tymczasowo okupowanego Krymu zniszczył rosyjskie rakiety manewrujące kalibr podczas transportowania ich koleją. Poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy. Okupacyjne władze Krymu temu zaprzeczają. Kijów wielokrotnie sygnalizował, że aby móc skutecznie odpierać ataki wroga, potrzebuje amunicji. W tej sprawie na szczeblu unijnym toczyły się negocjacje, które zakończyły się porozumieniem. 27 państw Unii Europejskiej podpisało się pod tym, 2 miliardy trafią na tą pomoc w zakresie finansowania amunicji z Europejskiego Instrumentu dla Pokoju. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który uczestniczył w rozmowach, część z tych pieniędzy ma sfinansować nową produkcję amunicji. A część zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostarczenia tej amunicji, która jest w zasobach państw członkowskich. Polska jest jednym z głównych dostawców, więc spora część tych pieniędzy trafi też do Polski, do polskich firm zbrojeniowych, do polskiego przemysłu. Co ma też rozwijać krajową produkcję obronną. Za to porozumienie dziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To strategiczny krok. Dostawy amunicji przez Unię Europejską to strategiczne posunięcie zwiększające zaufanie do naszej jedności i niezachwianego kursu do zwycięstwa nad państwem agresorem. Tymczasem litewski Sejm jednomyślnie przyjął rezolucję, poprzez którą wzywa do uznania Rosji na szczeblu międzynarodowym za państwo terrorystyczne oraz do wpisania członków działających tam partii politycznych na listy sankcji Unii Europejskiej. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 18:05. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.